No, z niektórymi się jeszcze dopiero spotkam. Przede wszystkim sztuczne sieci neuronowe to jest obecnie taki temat na czasie, ponieważ on wiąże się ze sztuczną inteligencją. No, sztuczna inteligencja jest choćby ze względu na pojawienie się tych czatów ze sztuczną inteligencją, przekształcenie obrazów. Sztuczna inteligencja jest obecnie takim modnym tematem. Teraz takie pytanie, czym jest sztuczna inteligencja? Definicje są różne, ale w prostych słowach sztuczna inteligencja to są takie maszyny lub systemy, które starają się naśladować działanie, naśladować ludzką inteligencję i co jest bardzo istotne, mogą się też uczyć. Sztuczną inteligencję próbuje się definiować jako taką dziedzinę wiedzy obejmującą właśnie sieci neuronowe, sztuczne sieci neuronowe, robotykę, tworzenie zachowań inteligentnych, programów komputerowych wykonujących pewne zadania. W to też akurat wchodzi uczenie maszynowe, uczenie głębokie, uczenie wzmocnione. Tak z raportu Game Changing, Transforming Prediction of Employment in Europe, sztuczną inteligencję wyłoniono kilka takich obszarów sztucznej inteligencji, więc przede wszystkim uczenie maszynowe, przetwarzanie języka i w tym uczeniu maszynowym właśnie też to uczenie głębokie, uczenie nadzorowane, nienadzorowane. Między innymi też przetwarzanie języka naturalnego, co jest obecnie właśnie przetwarzanie języka naturalnego, czy ogólnie przetwarzanie mowy. Czyli na przykład też systemy ułatwiające automatyczne tłumaczenie. Także systemy eksperckie, przetwarzanie obrazu, planowanie, robotyka. Ja dzisiaj będę mówił o jednej z tych metod stosowanych w sztucznej inteligencji związaną z uczeniem głębokim, sztuczne sieci neuronowe. Które dokładnie, skąd się to wzięło, to za chwilę dokładniej powiem, ale to sztuczne sieci neuronowe uważa się za pewną podstawę sztucznej inteligencji i sieci, działanie tych sieci jest oparte na działaniu mózgu ludzkiego. Albo w takiej sztucznej sieci neuronowej tworzy, zwłaszcza przy uczeniu głębokim, tworzy się pewne sieci, które posiadają wiele warstw i na tych sieciach można stosować uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane. Że schemat ilustrujący związek między sztuczną inteligencją, artificial intelligence, to jest takie pojęcie bardzo ogólne, w skład którego wchodzi też uczenie maszynowe, w szczególności uczenie głębokie i uczenie oparte na sieciach neuronowych, neural networks. Sztuczne sieci neuronowe są o tyle teraz ciekawe, modne, bo one mają pewne dobre własności, przede wszystkim zdolność uczenia się, co jest własnością inteligencji, operowania pojęciami rozmytymi i zdolność do adaptacji. Te sieci też w przeciwieństwie do takich standardowych systemów komputerowych są odporne na uszkodzenia części sieci i są zdolne do przetwarzania informacji niekompletnych, a czasami nawet sprzecznych informacji. Skąd się to wzięło? No, zaczęło się od biologii, czyli od układu nerwowego zwierząt, a w szczególności człowieka. Układ nerwowy złożony jest z komórek nerwowych i te komórki nerwowe nazywane są neuronami. Stąd też nazwa, sieć neuronowa. Neuron ma pewną specyficzną budowę, mianowicie jest, no wiadomo, jak jest, każda komórka ma jądro i neuron posiada wiele wypustek nazywanych dendrytami i jedną bardzo długą wypustkę nazywaną aksonem. Sieci nazywaną aksonem, neuron, ta komórka nerwowa jest bardzo, no wiadomo jak to komórka, to jest bardzo cienka, ale neuron potrafi być bardzo długi. Długość neuronu potrafi dochodzić nawet do 1 metra. To są neurony w rdzeniu kręgowym żyrafy. Czy ten akson, ta wypustka akson może mieć długość 1 metra i neuron może przekazywać, wzdłuż aksonu przekazywany jest impuls elektryczny. Druga ważna sprawa, neurony są powiązane ze sobą, tworzą tak zwaną sieć.
Neuron jest powiązany, każdy neuron jest powiązany przez dendryty, przez akson z innymi neuronami. Te łączenia między neuronami, tam już przekazywanie impulsu nie następuje drogą elektryczną, tylko wydzielane są pewne związki chemiczne, tak zwane neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, serotonina, oksytocyna, wiele różnych, dość dużo jest tych przekaźników. I przekazywanie przez te połączenia nazywają się synapsami i przekazywanie przez synapsy jest trochę wolniejsze. Impuls elektryczny biegnie natychmiast przez cały akson, natomiast taka synapsa potrafi 200 sygnałów przekazać na sekundę, co najwyżej. Działanie neuronu w takiej sieci jest następujące. Każdy neuron, neurony połączone są w sieci, każdy neuron dostaje impuls przez dendryt, przez synapsę, otrzymuje impuls z neuronów go poprzedzających. Następnie tych synaps powiązanych neuronów, czyli tak zwanych wejść dla neuronu jest bardzo wiele. Na synapsie sygnał ulega albo wzmocnieniu, albo osłabieniu. I następnie ta, powiedzmy, suma tych wszystkich sygnałów, w zależności od tego, czy jest większa, czy mniejsza od poziomu progowego, neuron zostaje aktywowany lub nie jest aktywowany. Neuron nieaktywowany nic nie robi, natomiast neuron aktywowany przekazuje impuls elektryczny wzdłuż całego aksonu i przekazuje go do następnych neuronów. Czyli to jest neuron biologiczny. Tak, we wszystkich nerwach, w rdzeniu kręgowym i, co najważniejsze, w mózgu. Mamy mnóstwo takich neuronów. W mózgu ludzkim 100 miliardów neuronów, które tworzą bardzo gęstą sieć. Liczba tych powiązań w biliony wychodzi. Bardzo wcześnie to jest neuron, to jest obiekt biologiczny, natomiast bardzo wcześnie, to jeszcze w latach 40. stworzono matematyczny model takiego neuronu. No i matematyczny model wygląda tak jak tutaj. Mamy model, neuron składa się właśnie z neuronu i wejścia neuronu oraz wyjścia. Wejście neuronu to są te impulsy, które do neuronu przychodzą. Impulsy te są wzmacniane lub osłabiane. Matematycznie po prostu mnożone są przez pewne wagi, które mamy na wejściu, na synapsach. Obliczana jest suma tych sygnałów, no i neuron może być aktywowany lub nieaktywowany. Jeżeli jest aktywowany, przekazywany jest sygnał wyjściowy. Uczenie tego neuronu, bo neurony się zmieniają, one są plastyczne. W mózgu ludzkim to uczenie jest na dwa sposoby. Mogą się tworzyć nowe połączenia, ale najważniejsze, mogą się zmieniać wagi na wejściu neuronu, wagi na synapsach. I to jest właśnie, w ten sposób się uczymy, w ten sposób myślimy. Te modele neuronów pojawiły się w latach 40., wtedy też, kiedy pojawiły się pierwsze komputery. Jak komputery pierwsze się pojawiły, to podczas II wojny światowej, takie pierwsze typy komputerów, ENIAC-i, to bardzo szumnie, powiedzmy, w literaturze fantastycznej nazywano to mózgami elektronicznymi. Tak faktycznie te mózgi, w tym samym czasie pojawiły się też te sztuczne modele mózgu ludzkiego, matematyczne. Tak faktycznie komputer nie jest żadnym sztucznym mózgiem, bo komputer działa na zupełnie innych zasadach niż mózg ludzki. Komputer ma pewną sztywną architekturę, architektura von Neumanna, gdzie mamy pamięć, w której jest sterowany program, jest składowany program, dane, jednostkę sterującą, wejście, wyjście. Takim matematycznym modelem komputera, który został opisany jeszcze zanim pierwszy komputer się pojawił, jest tak zwana maszyna Turinga. Komputer możemy sobie wyobrazić jako taką maszynę. Co jest ważne, ta maszyna ma określoną strukturę, określony ciąg, określony alfabet tak zwanych symboli wejściowych i określone operacje, które może wykonywać. Maszyna, komputer wykonuje wszystko tylko zgodnie z tymi operacjami, tylko zgodnie z tymi zasadami. W takiej najprostszej postaci maszyna Turinga to jest nieskończenie długa taśma, wypełniona zerami lub jedynkami, która posiada pewne reguły, takie, które zakodowane się są pewne reguły typu przesuń taśmę w prawą stronę, przesuń taśmę w lewą stronę. Jeżeli jest jedynka, to nadpisz coś. Jeżeli jest zero, to coś nadpisz. Ważne jest, czy posiada tak zwany program. Działa według tego programu, działa według tych zasad.
Czy taka główna różnica między komputerami a sieciami neuronowymi? Komputer ma ściśle zdefiniowaną architekturę, w sieci neuronowych ta architektura jest losowa, a może być nawet dynamiczna. Komputer działa zgodnie z algorytmem, ma określony kod działania, w sieci neuronowej brakuje tego kodu. Sieci neuronowe się uczy, a nie programuje. Komputer przetwarza sekwencyjnie. Oczywiście możemy wiele komputerów połączyć, to mamy przetwarzanie równoległe, ale jedna jednostka przetwarza to, co jest na taśmie, tak jak ta maszyna Turinga, sekwencyjnie. Natomiast sieć neuronowa, tak jak mózg, ona działa cały czas. Cały czas te sygnały elektryczne krążą w mózgu. Komputer ma ustrukturyzowaną pamięć, w sieci neuronowej takiej pamięci nie ma. Tą pamięcią są te wagi, które się zmieniają na synapsach. Czy komputer taką strukturę, ma strukturę logiczną i sieć neuronowa, struktura sieci neuronowej jest bardziej chaotyczna. Komputer się programuje, musi przyjść programista, napisać program i ten program ma ściśle, musi mieć ściśle określoną strukturę, jak się zrobi błąd. O tym zaraz powiem. Natomiast sieć neuronową się uczy. Też ten program w komputerze jest bardzo wrażliwy na zakłócenia. Związek Radziecki w latach 80., pod koniec lat 80. wysłał dwie sondy kosmiczne Phobos i programista, który programował jedną z tych sond, zrobił bardzo mały błąd. W tym kodzie, który wysłał, zamiast dwukropka pojawił się średnik. Zmieniło to zupełnie interpretację przez komputer sondy kosmicznej. Zmieniło to interpretację i ogniwo słoneczne odwróciło się pod niewłaściwym kątem. Stacja kosmiczna straciła zasilanie. I tak Rosjanie stracili tą stację kosmiczną. Czyli to jest bardzo wrażliwe na zakłócenie. Sieci neuronowe są odporne. One mają coś, co można by nazywać zdrowym rozsądkiem, czy coś, co byśmy opisali jako intuicja. Ale jedna zaleta komputera. Wyniki, które otrzymujemy z analizy komputerowej, są łatwe w interpretacji. A wynikiem tego, co robi sieć neuronowa, są zachowania sieci. My dostajemy pewne wagi, ale nie wiemy czasami, co to oznacza. Po prostu mamy gotowy wynik. Przykład może tego. To jest partytura drugiej symfonii Mozarta. I to jest coś takiego jak wynik działania komputera, takiego klasycznego. Każdy, kto zna zapis minutowy, może usiąść przy odpowiednim instrumencie i odtworzyć. Jeżeli zna zapis minutowy, umie czytać nuty, umie grać, może zagrać tą drugą symfonię. Mozart napisał 45 symfonii, 5 z nich zaginęło. Ale te symfonie są. Tutaj to jest mózg Mozarta i tam się znajduje wszystkie 45 symfonii, łącznie z tymi symfoniami zaginionymi oraz symfonie, które no tam formalnie sobie pływa w Wiedniu. Łącznie z symfoniami, które zaginęły i z tymi symfoniami, które nie zostały zapisane. Ale nawet najlepszy muzyk, znający zapis mózgowy, nie będzie wiedział, jak wydobyć te symfonie z tego mózgu. To jest problem z sieciami neuronowymi, bo my myślimy tym, natomiast porozumiewamy się z innymi, wysyłamy komunikaty, odbieramy komunikaty za pomocą tego. Okej, to teraz jeszcze kilka chwil na temat, właśnie wrócę do tego slajdu, to jest neuron biologiczny, wygląda w ten sposób, mamy model neuronu McCulloch-Pitts'a i no to działa w ten sposób, jak taka funkcja matematyczna, to można opisywać na komputerze, czyli stworzyć odpowiednie programy, które symulują wykonanie, robią odpowiednie obliczenia, tak jakby ten sygnał krążył w neuronie, czyli coś jest na wejściu, to jest mnożone przez wagi, obliczona jest suma wagi razy wejście, neuron aktywowany lub nieaktywowany, wysyłany jest sygnał lub sygnał nie jest wysyłany. Jednym z takich pierwszych sztucznych sieci neuronowych to był perceptron. To była taka maszyna,
którą uczono rozpoznawać litery. Nawet gdy te litery są napisane, różne są kraje pisma, tak? Jeżeli komputer by rozpoznawał litery, no to według pikseli. Perceptor miał rozpoznawać nawet te litery, które były niewyraźne, napisane albo innymi krajami pisma. I on składał się z takich fotokomórek, tych fotokomórek 400 było, w nich szedł impuls, takiej macierzy 20x20, czy takie piksele 20x20. No i był człowiek, który miał uczyć, to było uczenie nadzorowane, czyli pokazywano mu wiele razy literę C. Perceptron miał się nauczyć rozpoznawać literę C i wszystkie inne litery alfabetu. To była najprostsza, to są perceptony, to takie najprostsze typy sieci neuronowych. Sieci neuronowe jednokierunkowe, gdzie mamy sygnał wejściowy, przepływający przez różne warstwy i z warstwy do warstwy i na końcu mamy warstwę wyjściową, gdzie pojawia się ta decyzja, wynik działania tej sieci. Sieć uczymy modyfikując wagi. Bardziej skomplikowane sieci to już takie bardziej przypominające mózgi, to są sieci ze sprzężeniem zwrotnym, są elementy opóźniające, czyli ten sygnał nie płynie tak od wejścia do wyjścia, tylko płynie wielokrotnie w całej sieci. Co do tej aktywacji neuronu, fizyczny neuron to działa bardzo na zasadzie wszystko lub nic. Okazało się, że dla uczenia neuronów, ponieważ funkcja taka wszystko lub nic ma pewien przeskok. Dla uczenia neuronów, żeby łatwiej się opracować algorytmy uczenia tych neuronów, lepiej wykorzystywać takie funkcje, które są ciągłe, nie mają tego przeskoku. No i najczęściej taką funkcję logistyczną się wykorzystuje tutaj. Przykład, jak ta funkcja wygląda, czyli neuron może być częściowo aktywowany, albo słabiej lub mocniej aktywowany. No tutaj taki przykład numeryczny, liczbowy aktywacji neuronu, gdzie pojawiają się impulsy. Pojawiają się impulsy wejściowe, tutaj nie dosięgnę. Pojawiają się impulsy wejściowe. Na podstawie wag są obliczone, mnożone przez wagi. No i na podstawie tego obliczony jest sygnał wyjściowy. Sieci neuronowe można uczyć dwa typy uczenia. Uczenie nadzorowane, nienadzorowane. Uczenie nienadzorowane to najczęściej uczenie ze wzmacnianiem. Jeżeli neuron jest aktywowany, pewne synapsy, wagi na pewnych synapsach automatycznie się zwiększają. Ci, co mieli już te ze mną laboratorium, to widzieli to takie właśnie to uczenie nienadzorowane. Czyli neuron tak jakby sam się, sieć tak jakby sama się uczy. Inne typy uczenia to uczenie nadzorowane, czyli jest taka osoba ucząca, która pokazuje tej sieci neuronowej sygnał wyjściowy, wie, ta osoba ucząca wie, co ta sieć ma powiedzieć, jaka ma być odpowiedź sieci. I w zależności od tego, czy odpowiedź jest zła, czy dobra, obliczony jest błąd. I najczęściej stosowany jest tak zwany algorytm wstecznej propagacji, czyli wagi są odpowiednio modyfikowane. I może jeszcze tak krótko o obszarach zastosowań sieci neuronowych. Przede wszystkim autoasocjacja, heteroasocjacja, autoasocjacja. Mamy pewne wzorce i na podstawie zakłóconego wzorca lub wzorca częściowego sieć stara się odgadnąć, jaki jest pełny wzorzec. Heteroasocjacja. Wzorce są ze sobą powiązane i na podstawie częściowego wzorca rozpoznajemy jakiś inny wzorzec. Klasyfikacja, zaliczamy obiekty do różnych kategorii lub rozpoznawanie obiektów. Może taka różnica między autoasocjacją a klasyfikacją. To co tutaj widzimy, to jest alfabet ormiański. Jeden jest trochę mylący, bo on niczego nie przypomina. Wy pewnie znacie alfabet łaciński, może niektórzy z was cyrylica, może niektórzy grecki, podobny do cyrylicy. Ormiański niczego nie przypomina i w dodatku jest mylący, bo jak popatrzycie, tam jest taka litera, co wygląda jak U, to jest faktycznie S. Drugi taki przykład, to kilka było takich zmyłek. O, w lewym dolnym rogu mamy literę T, która wygląda jak S w alfabecie łacińskim. Teraz tak, dla was te znaczki, jakbyście zobaczyli, pojechali do Armenii, zobaczyli jakiś napis na ulicy, to by były znaczki jakieś zupełnie nieznane. Ale jakbyście trochę pomieszkali, dużo razy zobaczyli te znaczki,
to nawet jeżeli byście się nie nauczyli alfabetu ormiańskiego, to potrafilibyście rozpoznać, czy to jest poprawne, jakbyście dużo to widzieli, nawet jakby te litery były trochę różnym krojem pisma napisane, a akurat Ormianie mają bardzo jednakowe, to nie jest tak jak w alfabecie łacińskim, przez dużo z tego, oni tak prawie, jak się weźmie książkę napisaną, powiedzmy 1000 lat temu, czy 1500, to dokładnie taki sam. W alfabecie łacińskim książkę napisaną w roku 1000, to byśmy się nie doczytali w ogóle. Tam jest bardzo niezmienne, także jakbyście zobaczyli inaczej trochę napisaną tą literę, albo niepoprawnie, to byście rozpoznali tę literę, nawet nie wiedząc, co to jest za litera. No i to jest właśnie przykład takiej autoasocjacji, rozpoznawania niekompletnego wzorca. Czyli ważniejsze zastosowania, no to kojarzenie faktów, prognozowanie, optymalizacja, filtrowanie danych, analiza danych. No, sztuczne sieci neuronowe w nauce, w przemyśle są stosowane, zwłaszcza tam, gdzie na podstawie pewnych wzorców, gdzie trzeba coś ustalić przy poszukiwaniu ropy naftowej, sterowanie, planowanie remontów maszyn. Dla nas, dla mnie najbardziej, no, ja ekonomistą jestem, najciekawsze zastosowanie ekonomiczne, czyli pewne na przykład prognozowania giełdowe, dobór portfela, ocena ryzyka, a także prognozowanie na przykład typów klientów, czy dany klient spłaci na podstawie pewnych danych, czy dany klient raczej spłaci kredyt, czy nie spłaci kredytu. Badanie zdolności kredytowej, czy przepowiadanie bankructwa. To jest obecnie bardzo popularne z tego powodu, że się pojawiło bardzo dużo takich dostępnych systemów sztucznej inteligencji. Tutaj niektóre programy graficzne, ja najbardziej akurat znam DALL-E, to jest program, w którym podaje się narysuj to i to, oczywiście po angielsku, narysuj krasnoludka stojącego na mrowisku i program rysuje krasnoludka stojącego na mrowisku, a jak powie mu się jeszcze, w jakim, że ma to być w stylu Picasso, to narysuje go w stylu Picasso. To tak przykład działania takich, bo to można, tam można wykorzystywać te programy do obróbki faktycznych fotografii, na przykład wstawiania. Na przykład na tym zdjęciu niektóre osoby, które tutaj widzimy, to czasami to widać, to są doklejone z innych zdjęć, to zrobiła wszystko automatycznie sztuczna inteligencja w wersji darmowej. Inne przykłady, no ten najbardziej obecnie słynny, to co nie otworzę gazety, to zawsze czytam jakiś artykuł na temat chat GPT, czyli taki chat, w którym można zadawać pytania, jakoś porozmawiać z tą sztuczną inteligencją. I bardzo ten ostatni, to dla mnie najbardziej ciekawy, bardzo dobry tłumacz wspomagany sztuczną inteligencją. Oczywiście czy tworzenie właściwie tekstu w języku angielskim. Daje się tekst i ten program robi korektę tego tekstu. I tutaj takie przykłady tego. I teraz takie pytanie, czy sztuczna inteligencja jest groźna? Ciężko powiedzieć, bo na razie sztuczna inteligencja, te systemy są trochę przyspieszyły, ale to z tego powodu, że bardzo dużą bazę danych mają. Pod względem takim, powiedzmy, teoretycznym niewiele się zmieniło przez ostatnie 20 lat, zmieniło się tylko tak ekstensywnie. Większych baz danych, większy jest zbieg uczący, czy ta sztuczna inteligencja, praktycznie te systemy są dalej uzależnione od tego, co ludzie generują. Nie wiem, czy Państwo czytaliście Lema, to miał takie opowiadanie, trylogia pralnicza, o tym, jak pojawiły się pralki ze sztuczną inteligencją, które potrafiły, na początku te pralki potrafiły sortować różne pranie na białe, zielone, czy tam później wyrzymały, prasowały, cerowały, obrabiały i tak dalej. W pewnym czasie konkurencja zaczęła wypuszczać coraz bardziej inteligentne pralki. Oczywiście druga firma próbowała to storpedować, czy dała takie hasło, czy chcesz, żeby twoja pralka była inteligentniejsza od ciebie? Na pewno nie. Ale po pewnym czasie ten rozwój dalej trwał, bo po pewnym czasie te pralki tak zaczęły przypominać ludzi, handlować na giełdzie, robić duże pieniądze, zajmować, studiować i tak dalej. W końcu zrobiono wielki kongres, żeby się zastanowić, co z tymi pralkami. Na tym kongresie pojawiła się plotka, że niektórzy z uczestników są pralkami. Zaczęto weryfikować tych uczestników, no i na końcu okazało się, że niestety wszyscy byli pralkami. Także
Zobaczymy, co, jak to dalej będzie wyglądało.